No cześć, siemanko, witam was w nowym odcinku ze stronki CSGO Skins. Dzisiaj będziemy sobie tutaj otwierali skrzynkę Ofrendę, która normalnie kosztuje 210 zł, ale my ją sobie dzisiaj otworzymy w trybie Jester. No i wtedy ta skrzyneczka kosztuje, słuchajcie, aż 3030 zł. Także jedną taką na pewno sobie otworzymy. Na dzisiejszy materiał, jak widzicie, mamy 4300 zł, także jeszcze 1200 zł jakoś nam tutaj zostanie na inne skrzynki, może też na bitewki. No i na początek przypomnę wam jeszcze tylko o tym plusie i już za chwilkę lecimy sobie do testowania tej skrzynki. Także jeśli kliknicie sobie ten plusik, tutaj możecie wpisać sobie kod Ivero. Z nim dostajecie darmowe 2 zł i 10 groszy na pierwszą skrzynkę oraz 10% do depozytu przy każdym użyciu tego kodu. Tak więc możecie sobie z niego skorzystać i gdybyście sobie chcieli coś wpłacić na tą skrzynkę, to tu po lewej stronie macie wszystkie metody płatności. Ja sobie to zamknę, no i przechodzimy teraz na początek może do bitewek. Zrobimy sobie jakąś tutaj bitewkę za 5 stówek na przykład i później jeszcze jedną też za resztę sobie zrobimy. No i tak, na początek dajmy może sobie tutaj kilka lakatrinów, tak 3, albo dobra, 4 lakatriny, 336 zł to nas kosztuje. I do tego wrzućmy sobie undeady może też, już tak za resztę, 546 zł na przykład, taka pierwsza bitewka, albo do tych 6 stówek nawet sobie dorzućmy. 10 skrzynek w takim razie będzie w pierwszej bitwie, no i następną też sobie zrobimy jakoś za 6 stówek. Nawet słuchajcie, mamy tutaj przeciwnika, także fajnie. Rysiek do nas dołączył, nie musimy grać z botem. No i rozpoczyna nam się bitwa od takiego kałaszka. Slate, 57 zł. Druga skrzynka przynosi nam Glocka Bullet Queen, 124 zł do 197 u Ryśka. No i następnie dostajemy znowu Bullet Queena, 67 zł. Ostatnia skrzynka Lakatrina, no chyba lepiej niż u tego gościa. No niewiele lepiej, 61 zł, on miał 47. No i teraz nie wiem, czy jeszcze te undeady nam coś takiego dobrego dadzą, żebyśmy tutaj wygrali tą bitwę. No może być ciężko. Famas Roll Cage nam wypada, 11 zł. No gdyby ta AWP leciała, Duality, o, ale tutaj fajnie jest, dobra. Nightmare kosztuje 36 zł i wyszliśmy sobie na prowadzenie nawet tym skinem, chociaż teraz, o, myślałem, że to się zmieni, ale na szczęście nie. Kałach w stanie MW, no i kurczę, dobra, jest fajna przewaga, 100 zł przewagi mamy, mam nadzieję, że tutaj będzie win. Dobra, jest win, widzowie, elegancko. 1011 zł z tej bitwy wygraliśmy w takim razie. No kosztowała nas 588, także profit fajny tutaj udało nam się zrobić. I lecimy tworzyć sobie już od razu kolejną bitwę. Także tak samo jakoś za 6 stówek sobie teraz zrobimy. Bierzemy sobie może jednego ofrendę teraz, wrzućmy. Do tego niech będą dwie lakatriny, 378 zł. I teraz lecimy jeszcze z undeadami. Także tak, ile możemy ich sobie wrzucić? Chyba jakoś 7 maksymalnie, tak? 672 zł, no mam nadzieję, że ok. 10 skrzynek tutaj mamy, słuchajcie, 3048 zł nam zostało, także idealnie na skrzyneczkę Ofrenda w trybie Jester nam tutaj starczy. No i dobra, bierzemy sobie chyba bota tym razem i wybierzmy sobie teraz bota Emily na przykład. I rozpoczyna nam się bitwa, no to też jest bardzo ważna bitwa. Teraz jeszcze nawet droższą skrzynkę tutaj mamy na początku. No i czyżby tak, mamy ten sam drop. Mamy ten sam drop z pierwszej skrzynki. No ciekawe jak te kolejne będą nam tutaj dawały. 223 zł mamy na ten moment. I teraz jeszcze Lakatrina, no dosyć fajnie, Cyrex nam wypada. 320 zł, ale niestety ta, ten Hyper Beast u bota też bardzo drogi, 112 zł. No teraz, kurczę, prawie tutaj wyszliśmy na prowadzenie. No i tutaj headshot dla bota, kurczę. Dobry skin, bardzo dobry skin. W tym momencie bot ma 100 zł przewagi przez tego kałacha. Ale The Traitor jest dla nas. No może jakoś powoli tutaj dogonimy bota. Tutaj gloczek, no 50 zł przewagi po stronie bota. To nie jest jakoś bardzo dużo. Chociaż teraz MK Bullet Rain, no dobra, chyba już to nas skreśliło w tej bitwie. Dokładnie tak. Cortex na koniec. Także niestety, słuchajcie, druga bitwa jest przegrana. 6,72 mamy cashbacku. Ja sobie to sprzedam. No i co? Lecimy sobie teraz otwierać skrzynkę Ofrenda w trybie Jester. Także słuchajcie, w trybie Jester 3030 zł nas to wyniesie. No i mamy tutaj takie skinki w tej skrzynce. Mamy 4% na Butterfly'a Fade'a, AK-47 Gold Arabeska tak samo, 4% szans. Karambit Fade 4% szans.
M9 Bayonet Fate 4% szans, no i Talon Marble Fate też 4% szans. Także tutaj naprawdę te skiny mają dosyć duże procenty. No i tutaj też jeszcze MK Fate jest, tak samo 4% szans. No i poza tym już tutaj gorsze skiny, jeśli nam któreś z tych wypadną tutaj poniżej, no to wtedy już mamy po prostu minus. No a tutaj jak coś z tych górnych wypadnie, z tej pierwszej jakby strony, no to wtedy mamy fajny profit. No bo taka MK ile kosztuje na przykład? No dobra, MK to jeszcze daje nam minus, ale Talon, no Talon już daje nam profit. 4000, tu 9000, tu 13000, następnie 14000 i tutaj 17000. No kurczę, fajnie byłoby sobie trafić coś z tych górnych skinów. Miejmy nadzieję, że coś tutaj takiego nam się uda zdobyć. Także słuchajcie, lecimy. Najbardziej chciałbym na pewno trafić Butterfly'a i Kałacha Gold Arabeska. Zobaczmy, ile z tej skrzynki maksymalnie uda nam się zdobyć. Lecimy już teraz z nią. No i proszę, doleci do Karambita Fade'a. Dobra, czyli będziemy mieli profit, to jest najważniejsze. Mamy tutaj 13 tysięcy złotych. 13 tysięcy złotych z jednej skrzynki, czyli 10 tysięcy złotych profitu, aż udało nam się tutaj zrobić. Ja pierdzielę. Stan faktoriu 4% szans mieliśmy i udało nam się trafić coś tak pięknego ze skrzynki Ofrenda. No kurczę, elegancko tutaj poszło nam. 10 tysięcy złotych udało nam się tym razem wygrać. No i co? Mamy tutaj w ogóle jeszcze te skiny, 3 koski, które miałem już przed odcinkiem. Także sprzedając je, zostaje nam z tego materiału, słuchajcie, 14 074 zł. Tyle udało nam się dzisiaj zrobić. Z nie pamiętam ilu, ale chyba jakoś 4 czy 5 tysięcy maksymalnie mieliśmy. Tutaj 30 tysięcy punktów eventowych też udało nam się uzbierać, więc możemy sobie kilka tutaj czaszeczek otworzyć. 9,95 trafiłem z czaszki. Kurczę, no to też coś niemożliwego. 7,48 dalej leci. No tu już 17 groszy, ale dwa pierwsze skiny. No to powiem wam, że nigdy takiego szczęścia nie miałem, żeby dostać skina za 10 zł z trybu ustrzel skina. No to jest niecodzienność. To jest niecodzienność. Teraz 2,48. No ta środkowa czaszka dużo szczęścia nam dała. Okej, 20 tysięcy nam zostało. To już wrzucam, słuchajcie, tutaj. Zaraz zobaczymy, co nam tu wytworzy handlarz bronią. Zobaczmy, zapłacz klikamy. Mamy 43 zł, nawet skinek z jedną gwiazdką, także fajnie jak na tą ilość. No i będziemy sobie już, słuchajcie, ten materiał kończyć, także mamy z niego 14 141 zł. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli ten materiał wam się spodobał. Ja już się z wami żegnam i do zobaczenia w następnych. Trzymajcie się, cześć!